Uroczystość dotycząca przekazania sprzętu zakupionego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny. Dzięki temu programowi zostało zakupione 38 zestawów, w które wyposażyliśmy jednostki OSP, to m.in. opryskiwacz spalinowy, półmaski filtrujące, ubrania hemoodporne, a także środki wirusobójcze. Ma to służyć przede wszystkim do odkażania miejsc publicznych. Tym sprzętem będą dysponowały jednostki z terenu powiatu limanowskiego. Przypomnę, to 38 jednostek. Do 15 jednostek ten sprzęt trafił już na początku maja, natomiast teraz było uroczyste przekazanie drugiej tury do 23 jednostek z terenu powiatu. Sprzęt właśnie dzisiaj trafił i będzie służył mieszkańcom. Całość pakietu na terenie województwa małopolskiego to 4 miliony złotych, ale w ramach tej tarczy są zakupione również zestawy namiotów ewakuacyjnych. Na nasz teren mają trafić dwa takie namioty. Przetarg jest w trakcie. Umowa jest podpisana w ten sposób, że do końca lipca tym sprzętem będą dysponować strażacy. Sprzęt będzie do wykorzystania na terenie całego województwa małopolskiego. Na terenie powiatu limanowskiego dwie jednostki tym sprzętem w ramach odwodu będą dysponować.